Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach, które czytałam w lutym. Luty może nie był jakimś szczególnie udanym miesiącem czytelniczym, ponieważ mam tutaj tylko 4 przeczytane książki i 2 rozpoczęte, ale mimo wszystko podjęłam się czytania 2 książek, które leżą na mojej półce od naprawdę wielu, wielu lat, więc zapisuję sobie to na plus. Ale żeby nie przedłużać, przechodząc już do rzeczy, pierwszą książką, którą skończyłam w lutym, była najnowsza książka w wydawnictwie Pauza, obecnie już nie jest, ale w czasie, kiedy ją czytałam, była i jest to książka Zabierz mnie do domu, Marie Aubert. Jeżeli chodzi o tę autorkę, to czytałam jej inną powieść, a właściwie mini powieść, bo ona była podobnych gabarytów, która nosiła tytuł Dorośli. I jeśli chodzi o dorosłych, to na początku miałam takie mieszane odczucia co do tej książki, natomiast ona ze mną została, ja często do niej wracam myślami, uważam, że była to naprawdę taka lektura bardzo oryginalna i która rzeczywiście coś wniosła w moje takie czytelnicze życie. Natomiast Zabierz mnie do domu to zbiór kilku krótkich opowiadań i moim największym zarzutem wobec tej książki jest to, że jest ona właśnie taka krótka i te opowiadania urywają się w takim momencie zupełnie nagłym, kiedy tak naprawdę coś mogłoby się zacząć dziać. Więc jest to książka, która ma przeolbrzymi potencjał i ja naprawdę chciałabym niektóre z tych historii zobaczyć w takiej większej formie, takiej pełnowymiarowej. Natomiast rozumiem, dlaczego autorka zastosowała taki zabieg. Myślę, że właśnie o to jej chodziło, żeby pozostawić czytelnika z takim totalnym niedosytem, ewentualnie pozwolić mu dopowiedzieć sobie własne historie. Takim wspólnym elementem tych wszystkich opowiadań są takie przeżycia i doświadczenia ludzi, zupełnie zwykłych ludzi, każdego z nas, o których nie mówimy na głos, których się być może gdzieś tam wstydzimy, do których nie chcemy się przyznać, bo kreujemy sobie takie, wiecie, idealne życie. Natomiast one gdzieś tam dotykają każdego z nas. I tak mamy tutaj na przykład utracone przyjaźnie, czy rozbite rodziny, czy też przemoc w rodzinie. A nawet mamy tutaj wątek dziewczyny, która wyszła z więzienia i całe jej życie tak naprawdę poza tym więzieniem jest jeszcze gorsze niż było w więzieniu, ponieważ na każdym kroku jest oceniana, wszyscy ją dookoła krytykują, wszyscy już na nią patrzą jak na kogoś straconego. Tak więc jak widzicie, ta książka porusza naprawdę szereg tematów, ale one wszystkie są takie bardzo ludzkie i podobnie było właśnie w Dorosłych. Dorośli to też była taka strasznie przygnębiająca książka, pokazująca taką bardzo ciemną stronę relacji rodzinnych, ale jednocześnie było to coś, z czym myślę wielu z nas może się utożsamić, może nie w 100% i nie zupełnie tak samo przeżywać pewne rzeczy i dokonywać takich samych wyborów, natomiast myślę, że gdzieś tam każdy z nas może mieć podobne problemy. I właśnie to mi się w tekstach Marie Aubert podoba, to, że ona trafia w takie rzeczy, o których nikt nie mówi, a jednak wszyscy je doskonale znają. Zabierz mnie do domu mogę Wam polecić, natomiast szykujcie się na to, że będziecie po prostu po tej książce czuć ogromny niedosyt, bo te opowiadania rzeczywiście urywają się zbyt nagle i zbyt szybko. Mimo to na pewno jest to bardzo, bardzo dobra literatura. Kolejna książka, którą skończyłam właściwie pod sam koniec lutego, ale pokażę Wam ją jeszcze, ponieważ mam ją w formie fizycznej, natomiast resztę pokażę Wam w formie okładek, ponieważ czytałam je na Legimi. I właśnie tą książką jest najnowsza książka Rebeki Zolnit, czyli Matka Wszystkich Pytań, o której Wam już tak na szybko mówiłam w moim filmie Na Dzień Kobiet, także możecie sobie zajrzeć, co tam o tej książce mówiłam. Więc tutaj tak krótko podsumuję, że jest to książka, a właściwie nie tyle książka fabularna, co zbiór esejów, ponieważ Rebeka Zolnit jest właśnie eseistką. Zbiór esejów, który opowiada o różnych sposobach uciszania kobiet, o tym, jak często w takich poważnych rozmowach, czy to uniwersyteckich, czy mamy tutaj przykład naukowca, który dokonał korekty płci i wcześniej, kiedy był kobietą, to po prostu nikt się nie liczył z jego zdaniem, na każdym kroku był pomijany. Także mamy tutaj właśnie motyw uciszania poprzez pomijanie, mamy też takie onieśmielanie, zawstydzanie, wzbudzanie poczucia winy, mamy tutaj też sporo przykładów dotyczących gwałtów, kiedy to właśnie ofiara się często wstydzi, kiedy to ofiara czuje się winna, czuje się gdzieś tam współodpowiedzialna za ten gwałt, że może to jej wina, może to ona sprowokowała, że co jeśli ktoś jej nie uwierzy, co jeśli ktoś ją uzna za kłamczuchę. Tak więc no jest tutaj masa takich różnych mechanizmów, które pokazują właśnie jakie taktyki się stosuje, żeby te kobiety uciszać, żeby one nie mogły mówić tego, co by chciały, żebyśmy my nie mogły mówić, bo to dotyczy wszystkich z nas, nie tylko kobiet, które mają za sobą jakieś naprawdę ciężkie doświadczenia. Tak więc uważam, że jest to bardzo, bardzo ważny zbiór esejów. Bardzo Wam go polecam, ja go oceniłam na 5 gwiazdek na 5, także jest to naprawdę fenomenalna rzecz. Również pod tym względem, że nie są to tylko, wiecie, jakieś tam opinie prywatne autorki. Jest to podparte wieloma takimi badaniami, wieloma takimi naprawdę solidnymi argumentami, które również dadzą Wam gdzieś tam jakiś taki oręż, nazwijmy to, do właśnie walki z takim seksizmem, z mizoginizmem, które pozwolą Wam w takich dyskusjach gdzieś tam wygrywać. A nawet jeśli nie wygrywać, to w ogóle na przykład się nie wdawać w takie dyskusje, tylko po prostu robić swoje. Wyposażą Was w argumenty, które mogą się przydać w codziennym życiu. Tak więc ja uważam, że to jest jedna z takich bardzo ważnych książek,
takich bardzo uświadamiających, bardzo poszerzających horyzonty. No i tak jak mówię, bardzo gorąco Wam ją polecam. Jak widzicie, ja mam tutaj mnóstwo znaczników. Tutaj naprawdę jest mnogość wątków, nie tylko dotyczących kobiet, ale też na przykład mamy tutaj mniejszości seksualne, mniejszości rasowe, mamy wątek dotyczący powszechnego dostępu do broni w Stanach Zjednoczonych, czym to się kończy, z czym to się wiąże. Także no naprawdę bardzo dużo takich tematów, które są obecnie bardzo popularne, o których często się dyskutuje w przestrzeni publicznej i myślę, że warto po prostu wiedzieć takie rzeczy, jakie są zawarte w tej książce. No dobrze, teraz szybko o dwóch książkach, które czytałam na Legimi i pierwszą z takich książek jest reportaż Farba znaczy krew. Jest to reportaż, który napisał były myśliwy, to znaczy autor był kiedyś myśliwym, ale zupełnie z tego zrezygnował i teraz już nie wyobraża sobie, że można w ogóle być myśliwym, że jak on w ogóle kiedyś mógł to robić. I ja miałam strasznie duży problem z tą książką, ponieważ no, jest tam mnóstwo przemocy wobec zwierząt, mnóstwo właśnie takich fragmentów dotyczących łowiectwa, mnóstwo scen podczas polowań. Takie, wiecie, dokładne opisy tego, jak te zwierzęta są później patroszone, skurowane. Bardzo ciężko się to czyta, szczególnie jeżeli jesteście wrażliwi na takie rzeczy. To jest mniej więcej pierwsza połowa książki, to znaczy właśnie takie doświadczenia z przeszłości naszego autora. Natomiast druga połowa to już są takie rozmowy ze specjalistami w różnych dziedzinach. Mamy rozmowę z psycholożką, mamy rozmowy z rodzinami, głównie z żonami myśliwych, mamy rozmowę z ich dziećmi, szereg różnych punktów widzenia, tak więc nie jest to tylko i wyłącznie historia autora i o tym, dlaczego on już nie jest myśliwym, ale również ten temat jest tutaj dosłownie rozłożony na czynniki pierwsze. Ponieważ poza właśnie takimi osobistymi przemyśleniami Zenona Kruczyńskiego, bardzo ważne mi się wydawało to, kiedy ich żony myśliwych wypowiadały się na temat tego, jak to jest w ogóle być żoną myśliwego. I tutaj nie chodzi tylko o to, że one mówiły o tej przemocy wobec zwierząt. To jakby się w ogóle nie pojawiało, one to akceptowały i to było dla nich coś takiego normalnego. Bardziej chodziło o to, jak one są skazane na samotność, ponieważ ich życie wyznacza rytm polowań. To znaczy od tego do tego miesiąca poluje się na te zwierzęta, od kolejnych miesięcy poluje się na inne zwierzęta. I tak naprawdę tych mężów nigdy nie było w domu, nigdy ich nie było na weekendy, nigdy nie można było tego czasu gdzieś tam spędzić razem. I jak to właśnie wpływało na takie rodzinne relacje? Było również o tym, jak takie rzeczy postrzegają dzieci, to znaczy kiedy dziecko od małego oswaja się z widokiem krwi, z widokiem zabijanego zwierzęcia, z widokiem różnych takich trofeów na ścianach, jak to później na to dziecko wpływa. To też właśnie były wypowiedzi, które były podparte nie tylko opiniami ludzi, którzy byli w to zaangażowani, ale również właśnie opiniami specjalistów. Jest też takie właśnie porównanie myślistwa do uzależnień różnego typu, ponieważ myślistwo, tutaj to są słowa specjalistki, która stwierdziła, że myślistwo to jest forma uzależnienia i takiego wyładowywania agresji, która niekoniecznie pomaga tą agresję rzeczywiście wyładować, tylko jeszcze bardziej ją gdzieś tam buduje i kumuluje w człowieku. Także no jest to też bardzo ważna książka i ona również Wam da mnóstwo takich argumentów mówiących o tym, że myślistwo w dzisiejszych czasach jest w ogóle zupełnie niepotrzebne i że to jest tylko czyjeś widzimisię, czyjaś chęć zabijania, a nie ma to żadnego związku z ochroną przyrody, tak jak często myśliwi próbują to właśnie przedstawiać innym ludziom. No i właśnie na to również macie badania, na to również macie argumenty. Na przykład takim argumentem częstym, który stosują myśliwi, jest to, że oni po prostu regulują przyrodę. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w Polsce jest około 600 gatunków kręgowców, z czego poluje się tylko na 30 z nich, więc 570 około reguluje się same i one jakby nie mają w ogóle z tym żadnego problemu. Więc no to bardzo mocno widać, że gdyby nie to, że człowiek ingeruje w naturę, to ta natura by sobie świetnie poradziła właśnie bez takiej ingerencji człowieka i że to nie jest argument, którego nie można zbić. Oczywiście nie wydarzyłoby się to dzisiaj czy jutro, ale na pewno gdyby przez lata pozwolono tej naturze dojść do takiego swojego ładu i równowagi, to ona by to zrobiła bez pomocy człowieka. Ale to nie jest jedyny argument. Tych argumentów jest tam mnóstwo i właśnie bardzo mi się podoba to, że jest to wszystko podparte jakimiś argumentami, badaniami, że to są takie twarde dowody, a nie tylko czyjeś opinie. Dlatego jeżeli chcielibyście wiedzieć, dlaczego myślistwo już dzisiaj nie jest potrzebne, to bardzo Wam tę książkę polecam, chociaż jest ona bardzo trudna do czytania. Kolejną książką są Reguły dla dziewczyn, Candace Bushnell, czyli autorki, która napisała Seks w wielkim mieście, na podstawie którego powstał później kultowy serial. Tym razem mamy tutaj historię dziewczyny, nastolatki, uczennicy liceum, która pada ofiarą molestowania seksualnego przez swojego nauczyciela języka angielskiego. Jest to bardzo ambitna dziewczyna, która próbuje się dostać na uczelnię, na Uniwersytet Brown, czyli na uczelnię z tej ligi bluszczowej, na bardzo prestiżowy uniwersytet w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi gazetkę szkolną, natomiast to wydarzenie ją bardzo mocno przeżywa to, co się wydarzyło i próbuje później walczyć z takim ogólnym seksizmem właśnie poprzez tą gazetkę szkolną. Publikuje tam szereg artykułów dotyczących tego tematu, natomiast to nie jest tak, że ona wprost oskarża tego nauczyciela, raczej daje gdzieś tam wskazówki, jak są traktowane dziewczyny w jej szkole i nie tylko w jej szkole, tylko generalnie, że ustala się jakieś dziwne zasady, których nastolatka musi przestrzegać, bo inaczej jest bardzo mocno krytykowana. Jest to również książka o podwójnych standardach dla dziewczyn i chłopców i o tym, jak to jest trudne właśnie w takim młodym wieku, kiedy tak naprawdę dopiero kształtuje się nasza osobowość, kiedy jeszcze wielu rzeczy nie wiemy. Jak ciężko jest dostosować się do tych panujących reguł i jak bardzo jest to niesprawiedliwe, że czegoś innego wymaga się od dziewczyn, kiedy tego samego nie wymaga się na przykład od chłopców. Także jest to taka bardzo ważna również feministyczna książka dla nastolatków. Mnie się ta książka bardzo podobała, również fabularnie się w nią dosyć mocno wciągnęłam, no i oczywiście porusza mnóstwo ważnych wątków. Natomiast po przeczytaniu zobaczyłam sobie na jej oceny na Lubimy Czytać i ona ma strasznie niskie oceny.
I to mnie bardzo zaskoczyło, więc zaczęłam czytać opinie. I w opiniach głównym zarzutem wobec tej książki jest to, że ona bardzo powierzchownie traktuje te tematy, tak trochę po macoszemu. I to jest rzeczywiście prawda, z tym, że należy pamiętać, że to jest książka przeznaczona dla nastolatków. Widać, że autorka pisała z myślą o bardzo młodym czytelniku, ponieważ ten język jest bardzo prosty i rzeczywiście te problemy nie są w żaden sposób rozwinięte. Natomiast wydaje mi się, że ona taki miała być, że to nie miała być książka pogłębiona, to nie miała być książka feministyczna typu właśnie Rebecca Solnit. Tego nie ma co po tej książce oczekiwać, ale wciąż wydaje mi się, że dla młodych osób to będzie bardzo ważna książka i być może skłoni takie osoby do sięgnięcia później po jakąś poważniejszą literaturę, która mówi o takich tematach. I ja naprawdę bym sobie życzyła, żeby więcej nastolatków takie książki czytało, nawet jeżeli ten temat rzeczywiście nie jest tutaj jakoś należycie rozwinięty, to nie uważam tego absolutnie za wadę, ponieważ po prostu według mnie wynika to z tego, do jakiej grupy wiekowej mniej więcej ta książka jest skierowana. Także reguły dla dziewczyn również mogę Wam bardzo polecić. Generalnie w lutym czytałam dosyć dobre książki, myślę, że żadnej nie oceniłam jakoś tak bardzo źle. Zaczęłam również czytać dwie grube książki, o których już Wam wspomniałam. I o tych książkach wspominałam też ostatnio w moim TBR-ze na marzec, ponieważ oczywiście będę je kontynuować w marcu. I mam tutaj tajemną historię Donny Tartt, czyli historię grupki młodych studentów filologii klasycznej. I tutaj na początku tej książki dowiadujemy się, że jedna z tych osób zginęła. No i właśnie w trakcie tej książki dowiadujemy się mniej więcej, co się stało, jak do tego doszło. Ja mniej więcej jestem właśnie w tym momencie tej śmierci. Natomiast muszę przyznać, że ta książka mnie jakoś nie angażuje. Doceniam styl pisania, ponieważ ten styl pisania jest tutaj bardzo dobry. Natomiast fabularnie ta książka jest dla mnie nudna. Naprawdę, ja tutaj nie mam takiego momentu, że odkładam ją i myślę, że o kurczę, jestem ciekawa, co będzie dalej. Chciałabym do niej wrócić, chciałabym ją przeczytać. Tylko raczej czytam ją dlatego, że postawiłam sobie za cel, żeby w końcu tę książkę przeczytać. Tak więc być może coś się zmieni, bo jestem no mniej więcej w połowie. Jestem na około 250 stronie na 600, także prawie w połowie. Może coś się zmieni w tej drugiej połowie, może coś tam drgnie, ale na ten moment jestem raczej na nie, jeżeli chodzi o tajemną historię. A druga z tych książek to Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell i tutaj podoba mi się zdecydowanie bardziej, mimo tego, że ja się tej książki bardzo obawiałam, bardzo bałam się przede wszystkim jej grubości, to im się czyta naprawdę bardzo lekko, bardzo przyjemnie. Jest to taka dosyć lekka historia, chociaż mam wrażenie, że będzie tutaj poruszonych mnóstwo ważnych wątków. No też jeszcze za wiele nie mogę powiedzieć, bo tutaj również przeczytałam około 250 stron, tak więc no sami widzicie, jak to wygląda. Ta książka ma 1200 stron, no więc myślę, że jeszcze dużo przede mną, jeszcze dużo się tutaj akcji rozwinie, więc na razie nie będę się na tym skupiać, ale powiem tylko tyle, że czyta mi się to naprawdę nieźle i chciałabym tą książkę skończyć. Myślę, że nie będę miała z tym problemów. Niekoniecznie w marcu, bo no znowu widzicie, to jest książka naprawdę taka długoterminowa, a ja wolno czytam, ale na pewno będę do niej wracać i to jest z kolei książka w przeciwieństwie do tajemnej historii, do której mam ochotę wracać, kiedy ją odłożę, także jest naprawdę dobrze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o książki, które czytałam w lutym. Koniecznie dajcie znać, co wy czytaliście w lutym, jaka była wasza ulubiona książka zeszłego miesiąca. A ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!